Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers in cold heat. In Los Santos, neighbors get no sweet sleep. What's going on, with man? Anybody yo, what the fuck is that going on? I'm in the prison hospital, nigga. I know, you all right? Last with the hell, man. Strap. That's you gotta OG. Do something, man. Stay in I'm shape, trying, man. Gym, I just gotta make sure Kendall's safe. Cut a big and all right, man, I gotta nice go. Straight. Don't worry, got bro. Stats, I ain't gonna leave you in there. Skill, stamina, muscle, fat, and sex appeal. Hiya, wam, witam. Po tej krótkiej rozmowie Karla ze Sweetem, ze swoim braciakiem. To nic, na górę Hilliard gdzieś już mamy strasznie późno. Już jest 16.30. Więc pojedziemy sobie do Dilmore, czy... Do Dilmore, tak jest. Do ostrych kuzynów naszego przyszłego szwagra, czyli Cezara Wypando. Zapoznać się z nimi, może zarobić trochę kasy. I powspominać może czasy z GTA 3. Cóż to za radio? Mamy CPN-ik. I ładujemy sobie taką drogą międzystanową. W ogóle ile razy muszę jechać tą drogą, to mnie krew zalewa właśnie z takich sytuacji. Tam kierowcy tutaj to są w ogóle zjebnięci. Każdy sobie jedzie jak chce, z jaką prędkością chce, zmienia pas sobie kiedy chce. Tak więc, no zobaczcie na przykład tu radiowóz. Bardzo fajne widowiskowe. A już w poprzednim odcinku mówiłem na temat policji. Jakie to mózgi są, naprawdę, inteligenty. Nie tylko pozazdrościć. Radiowozu, no bo nie mózgu. Z Rockstar to skrewiło. Strasznie. Ale cóż, no. Musimy grać dalej. Tu jest kwestia jeszcze takiego traktorku. Ile razy przejeżdżam, ten traktorek nie wyjeżdża. Tamtą, co na mnie trąbisz, ciulu? Ale dzisiaj chyba nie wyjeżdżam. Gdzie ja to w ogóle mam jechać? Jak to jest daleko? Trochę mapki sobie odkryjemy. Aha. Czyli grzejemy autostradką, później odbijamy, dobra. Jak tam dojadę, to łączymy się ponownie. A tu jest ten traktorek zasłany. Z tego mnie to zawsze wyjeżdża. Pyk! Jak jeździsz? Wymuszenie pierwszeństwa. No i super, już prawie dojeżdżamy do jadłodajni. Jesteśmy już prawie na miejscu, może zaparkujemy sobie na parkingu, jak przystało. Chodźmy zobaczyć tych kuzynów Cezara. Pierwsza randka. Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin. Come on, Mexican bitch. Guy. He ain't here. You? But Cesar said you was a real man. Crazy. Lady, I'm a God-fearing, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Where's your car? Where's yours? Ladies don't drive themselves. That's what men are for. Oh, my goodness. Thanks, Caesar. Appreciate this, homie. Ta babka, na pewno ją kojarzycie. To jest nikt inny. My name is Catalina and we're gonna take this county for every stinking cent. Okay, good plan, I guess. You're damn straight it's a good plan. I've pissed 4 soft targets. A liquor store in Blueberry, a bank in Palomino Creek, a gas station in Dillimore, and a betting shop in Montgomery. Hold up, which one first? You're the crime or you dumb bitch, you choose! I ta ostra babka to jest Catalina, bardzo dobrze nam znana z GTA 3. To ona załatwiła, to w cudzysłowie, załatwiła naszego głównego bohatera, że czekała go paka. No i później główny bohater chciał się zemścić. Ja wnioskuję, że wydarzenia z GTA San Andreas, że wydarzenia z GTA San Andreas
są później niż GTA 3. No w końcu to 90 bodajże drugi rok, a GTA San Andreas dzieje się w 90 bodajże drugim roku. Także przypuszczalnie znacznie kierowca cystern. This is bulletproof glass. So you can just fuck off, bitch. I'll call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricon. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? Antonie, zbierzemy cysternę. No i tak jak już mówiłem, Katalina zatrwia głównego bohatera. Jej akcja na pewno w GTA San Andreas dzieje się wcześniej niż w GTA 3. Tak więc powróciła nam bohaterka trzeciej części. Stąd też dlatego porównuję San Andreas do GTA 3, bo są najbardziej te dwie części zbliżone. No i dobra, jedziemy z cysterną, to nam otworzy kolejne misje. Gdzie to w ogóle mam drałować? Aha, prosta droga, dobra. Po prostu muszę zawrócić. To nam otworzy kolejne misje właśnie transportowe. Będziemy ciężarówkami sobie transportować towary, niektóre legalne, niektóre nielegalne. Cholera, którą stronę ja tu pojechałem? Jak zawsze musiałem pomylić drogi. I misje właśnie transportowe również są kolejne do ukończenia gry na 100%. Jaki kamikadze piękny. O, i mamy gości z głowy. Boom. Mobiliku w żółtej taksówce zjedź mi na margines, dziękuję. Ale teraz będziemy mieli święty spokój od tamtych kondonów. O, taka fajna limuzynka. Oczywiście to jest modyfikacja, którą wgrywałem do GTA San Andreas za pomocą GTA Parking. Ja pierdzielę cię, zawsze muszę jeździć jak najdłuższą trasą. Taką ciężarówką z naczepą się do dupy jeździ. Strasznie ciulasto. A kiedyś się strasznie śmiałem, bo z kumplem graliśmy w Drivera trójkę. Jest tam misja w Nicei, w której również musimy taki trochę ciepły towar przewieźć ciężarówką z takim nielegalnym dość ładunkiem. I wszędzie były blokady policyjne, a my akurat sobie wymyśliliśmy pojechać, ominąć wszystkie blokady i pojechać takimi ciasnymi, nicejskimi uliczkami. Mówię wam, że składać się tam z naczepą to było bardzo, bardzo ciężko, ale my jesteśmy przechuje i nam się udało. A propos Drivera 3, a to niegdyś też dość lubiana gierka przeze mnie, a grało się. Zresztą Drivera 1, 3 zawsze lubiłem rzępolić. Szczególnie jedynkę, bo trójka to już jednak próbowali coś tam wymyślić. A trójka, Driver trójka, dlatego też nawiązuje do tego. Driver trójka też miał związek Driver 3 z GTA San Andreas. Jaki związek, to już mówiłem w poprzednich odcinkach. Catalina, what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this wad of cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. You ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Goodbye. No i pizda pojechała, no. Co za baba. Ona taka fałszywa. No i piątak wpadł. 5 koła. Co teraz? Wróć tu, aby rozpocząć misję w ciężarówce. No i te misje oczywiście będziemy sobie rozpoczynać. Ale na razie nie teraz. Na razie pożyczymy się ten wozik. I wrócimy z powrotem. Wrócimy sobie z powrotem do
do Angel Pine, gdzie zasejwuję i zrobimy sobie drugie wyzwanie góry Hilliard, czyli Hilliard jak to woli. Więc ja targam pod save'a i pojeździmy coś na bicyklu. Tu. A. CJ Bravo. Bravo CJ. No to dobra. Widzimy się na samej górze Hilliard. Już prawie jesteśmy. Super. Okej, no ja sejwuję i targam na... Co jest to? Cholery. Yeah, Carl. Who is this? You know me. This is the truth. No, oh my I don't. God. Perfection. They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No, we have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Oh man, Tenpenny. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure nobody follows you. No i mamy kolejną misyjkę dla truta, ale my zajmiemy się tam, tym co jest właśnie tu, górą Hilliard i kolejne wyzwanie. No i super, jesteśmy na górze Hilliard i będziemy kolejne wyzwanie, próba góry Hilliard. Mam nadzieję, że teraz się uda wygrać za pierwszym razem. Choć nie będzie łatwo. Chłopaki jadą naprawdę szybko. O cholera. To bardzo, bardzo szybko jadą. No, jedymy. Zobaczymy, zobaczymy. A nóż widelec się uda za pierwszym razem. Normalnie, jak w wyścigu pokoju. Zadupczają pięknie. Ups. No i mogę założyć całkiem śmiało żółtą koszulkę lidera. Jeszcze na mnie trąbi jakiś kondoniasty. Będziemy przejeżdżać koło tego domu, gdzie zabiliśmy tego cwaniaka dla Crasha. Motherfucking kurwa mać. Nic się nie stało, oni mieli to samo. Super. Umiejętność jazdy na rowerze zwiększona. Wyhamuj. What fuck? Powiedziawszy szczerze, nie pamiętam, żeby tak kręta była ta dróżka. No i właśnie przejeżdżamy koło tego domu. I obejmujemy prowadzenie na wysokości domu. Na rowerze również walczymy w triatlonie, czyli pływanie, jazda na rowerze i na końcu bieganie. Są dwa takie zawody organizowane przez właśnie siłownię. Jest nawet w siłowniach reklama na ten temat. O ty dziadu. No i... Ale nie jest obowiązkowe do wykonania. Cholera, mać. Dobra, wiecie co? Pogadamy sobie jak... Może jak skończę ten wyścig. Bo mi się niebezpiecznie zaczyna robić. A już niewiele pewnie do mety. A, od razu przypominam, ale na pewno wiecie. Nie wolno zabijać tych Mongołów. Współwyścigowców.
bo nas od razu zdyskwalifikują. Jest pięknie, jest cudownie, jest kapitalnie. Wujek Elvis. O fuck! Hahaha! Wujek Elvis drugi raz wygrywa wezwanie góry Hilliard, tym razem za pierwszym razem. Jest normalnie, kapitalnie. No to nic, no to sejwik, tłuszczyk mi spadł. Spadł mi tłuszczyk. Ale CJ jeszcze nie odczuwa głodu, więc jest git. Git majonez. Jak to się na YouTube ostatnio pisze. Git majonez. No i witam was po dosłownie półsekundowej przerwie. Pergamen dalej w GTA SA na 100%. No i tak sobie przez chwilę myślałem i wymyśliłem, że jednak sobie czaśniemy sobie misję przewozową. Od razu wam pokażę tą autostradkę, tą, bo na tej autostradce czasami dzieją się, a właśnie tu, targamy w to miejsce. Na tej autostradce dzieją się cuda i dziwy. A w razie czego, jakbym nie wstawił tego przejazdu tej autostradki, no to wszystko jasne, że nie było dziw. Nie, żartuję, nie było cudu. No i ten, no i targamy. 8, dokładnie 8 transportów będziemy musieli zrobić. Teraz czeka nas pierwszy z nich. Zarobimy 1000. Tym razem jedziemy do Blueberry. Nie będzie nas ścigać policja, ale w kolejnych przejazdach. Dobra. W kolejnych przejazdach będzie nas ścigać policja, będziemy przewozić nielegalny ładunek. Jak również ładunek będzie kruchy bądź inne naprawdę cuda i dziwy. Znaczy bez dziw, cuda będą do przewożenia. Misje te są potrzebne do ukończenia gry na 100%, stąd też muszę je robić. Tak jak jadę tą ciężarówką, to przypomniał mi się taki symulator, zresztą ja dawniej siedziałem w symulatorach. On, jeśli chodzi o te gry, to były moje jedne z ulubionych, a dokładnie symulator ciężarówek, firm transportowych. Miałem całą serię gry Hard Trucki, czy tam American Log Haul, Howlin, całą serię o tych 18-kołowcach, również, ale wróć na jezdnię. Również byłem na forum. No ja tu pierdolę o kolorach, kurwa, trzeba było skręcić. Nawet byłem na forum, nowym forum Trulla. Trull to jest gość, który, i tu z miejsca od razu pozdrawiam, gość, który robił dodatki do Euro Truck Simulator, kolejny taki dość fajny symulatorek. Choć trochę ubogi, ale dzięki ludziom, którzy polubili ten symulator, powstało bardzo, bardzo dużo modów. No i na u Trulla, na Nurtru Forum, zanim byłem na YouTube, no to... A właśnie. To właśnie byłem m.in. nawet moderatorem na tym forum. Robiłem dodatki, pilnowałem porządku. I powiem wam szczerze, że fajnie się bawiłem, ale jednak pasja tworzenia filmów, składania, montażu jednak jest o wiele większa niż bycie moderatorem. Misja wykonana, tysiak wpadł. Niż być moderatorem na takim forum. Tu mamy mieszkanie do kupienia, więc od razu to mieszkanie kupimy. Jeszcze na chwilę się tu zatrzymamy w tym miejscu, ponieważ jest tu gdzieś laska. Nie tu. Z drugiej strony. Będziemy mieli kolejną posiadłość. A tu, jeżeli ktoś oglądał moje fotki z GTA San Andreas, to na pewno widział takie zdjęcia właśnie z takimi unikatowymi miejscóweczkami. No i nieruchomość kupiona. Nieruchomość numer 7. A jest potrzebnych 27, więc jeszcze 20 hawir przede mną do kupienia.
Oczywiście sobie save'niemy. Rozmieszczenie, układ pokoi taki sam jak w Angel Pine. Kierowca cysterny. Mamy pykniętego save'a. I pójdziemy sobie pod Ammunitions. To w tę stronę. Idziemy sobie pod Ammunitions, bo tam widzicie znacznik. Jest znacznik niebieski. Gdzie ja idę do jakiej gwiazdki? Elvis, ja pierdzielę. Tu jest lasencja. I want muscles, not butter, sweetheart. Za bardzo żeśmy się napakowali, laska nas nie będzie chciała. Tak jak mówiłem, nie zawsze każda CJ-a będzie chciała. No w porządku. Ja zacznę od save'a, bo zastanowię się, co zrobimy sobie jeszcze dzisiaj. Więc poczekajcie ten ułamek sekundy. Okej, witam ponownie. Dostaliśmy kosza od laski, ponieważ jesteśmy za bardzo zesterydowani. Więc guzik to dam. Ale żeby nam pomogło właśnie podrywanie lasek, musimy mieć zebranych 50 ostryk. Więc teraz zbierzemy sobie kilka ostryk. Jak już będziemy mieli 50, a co szybko to nie nastąpi, podrywiemy tą laseczkę. Okej. Gdzie ty my to w ogóle mamy targać? Ja już otwieram swoją piękną mapkę, którą już na pewno znacie z poprzednich części. I szukamy ostryk, w ogóle ostryk. Ile mamy tych ostryk znalezionych, jeśli ktoś pamięta, niech przypomni. Nie, no żarcik. Ostryki. Mamy 11 ostryk znalezionych, więc pora znaleźć kolejne. A ostryka numer 12 jest w tym miejscu, gdzie są zawody właśnie trójbiegów. Pożyczamy furę, pasowałoby się w ogóle rower pożyczyć i dojeżdżać rowerem do tych miejscówek, ale pożyczymy się kombiaka. Będzie paka, paka, paka. Cóż ci ludzie słuchają normalnie. No i jedyny, jak dojadę do ostrygi numer... Ty kondonie francowaty. Jak dojadę do ostrygi numer 12, no to się widzimy i słyszymy. Ja już jestem na tej wiosce. Oczywiście zanim rozpoczniemy poszukiwanie ostryg, kupimy sobie kolejną posiadłość, bo jeszcze nas na nią stać. Nieruchomość kupiona, więc nieruchomość numer 8 z 27. Ja na razie nie zapisuję. Na razie nie zapisuję i idziemy szukać perełek. Stratum. Ten samochód jest do tuningu w Archaniołach. Archanioły to garaż, w którym jest właśnie Exclusive Tuning. No i oj, mamy w tym miejscu właśnie jest... są wyścigi kurczaków. Mamy weekend, sobota, niedziela. Sobota, no właśnie. Jest sobota. A to oznacza, że w co każdą sobotę są zawody właśnie kurczaka. Pokonaj kurczaka. Tu jest pierwsze. Pierwsze zawody są tu. A drugie, tak jak już mówiłem, co jest reklamowane na siłkach. Drugie zawody odbywają się w tym miejscu. O, właśnie tutaj są drugie właśnie tego typu zawody. Ja w tych zawodach nie będę brał udziału. Skażenie będzie wielkie. A tu macie jeszcze bębenki. Na takie bębny wujek Elvis właśnie nawija kable. No akurat nie z takimi dziurami, no ale... Ale właśnie na takie bębenki. Dobra, ostryka numer 12. Przyspawany ten wózek. Ostryga numer 12. I teraz pora zajrzeć, gdzie jest ostryga numer 13. Ja patrzę na swoją cudowną, piękną, ładną mapeczkę. Ostryga numer 13 jest tu, więc targamy do ostrygi numer 13. Oczywiście jak dotargam do tej ostrygi, dam wam znać. Jak coś się będzie działo w międzyczasie, to oczywiście bandykama włączam i pokazuję wam, co żeśmy nabili, jakiego skilla nabiliśmy więcej.
jedymy do spółki numer 13. Kurde, popieprzyły mi się mosty, zresztą jestem popieprzony. Jest, widzę ją. Mam nadzieję, że ta motorówka mnie nie przejedzie. Im dłużej nurkujemy, tym lepiej. Dobra, CJ-a zostawmy na razie pod wodą, ja sprawdzę, gdzie jest ostryga numer 14. Łaszde. Gdzieś tu. Ja mam nadzieję, że mnie tam policja, jak tam dopłynę, policja nie zacznie atakować. CJ, pływaj jak najdłużej. O, ktoś zaparkował samochód. Tak, Elvis, nie graj, idioty. Przecież to ty żeś tu zaparkował. I hopsa. Zawsze chciałem to zrobić. Coś mi się kojarzy, że ta ostryga jest gdzieś takim jakimś dupnym miejscu. Ostryga numer 14. Cholera, widzicie ją? Bo jej nie widzę. Ona jest głęboko, więc tutaj kipniemy w kalendarzyk na stówę. Jaki fajny delfiniasty tam pływa. Hańka, no jest, na pewno jest tutaj ta ostryga. Na setkę. Zobaczcie na tą faunę w ogóle w tej wodzie. Że San Andreas Barne, tam delfin był, tu jakieś takie duperejce. Jest, widzę ją! Widzę ją, więc nie utopimy się, nie jest wcale tak głęboko. Elvis, ściemniałeś, tłuszczyk spadł. Ostryga numer 14. Okej. Okay. Ja patrzę na swoją piękną, ładną, cudowną mapkę. Gdzie jest ostryga numer 15? Ostryga numer 15. Masz mordę. Gdzie to jest? Gdzie to jest na mojej mapce? Jest tu? Tak. Jest tu. Kurde, mal, gdzie ja teraz wyjdę na brzeg? Może się tu uda. A, dychnij se. Okej. Okay. Okej, okay, podążamy do ostrygi numer 15. Jestem już coraz blisko i jak widzicie, wytrzymałość wzrosła. No właśnie, widzimy tą ostrygę i muskulatura. Wow. Odreperujemy sobie. No i wiecie, co się dzieje, jak szukamy ostryg, jak pływamy. Pojemność płuc zwiększona. Możesz na dłużej wstrzymać oddech. O to mi właśnie chodziło. Pamiętajcie, to jest nam potrzebne do wykonywania misji, które będą w San Fierro. Więc warto popływać podczas robienia właśnie misji, czy też w Los Santos, czy tutaj na tych terenach pozamiejskich, bo lepiej już jest mieć wcześniej Karla przygotowanego do tych misji, a nie na sam koniec się denerwujemy, nie możemy zrobić misji, no bo trzeba pół godziny gdzieś coś wymyślać, żeby ten, tak to sobie po kolei ciepniemy. Okej, okay, jest plaża, więc można wyjść, ja złapię jakiś pojaździk i targamy po 16 ostrygę. Ja to mam z tym parkowaniem. A jest ostryga numer 16. Nie wiem, co mi się ubzdurało, że można wykitować. O, jaki fajny żółwik. Zobaczcie, popływamy teraz z żółwiem. Spierdzielił. Oj, myślałem, że rekin, delfin. Ale CJ ma nowych przyjaciół. Ja. Dobra, nie szukajmy tam skarbów. Wypłyńmy. I zobaczymy, gdzie jest ostryga numer 17. Ostryga numer 17. Kurde, jakby znalazł jakiś statek, to by tu dość szybko łapował, że też ja na to nie wpadłem. Statek, no Elvis. Jest tam delfiniasty. A więc bogato tu Rockstar Games zrobiło pod wodą. Fajnie to wygląda. To jest buta ciągle, pierdolę.
Gęsta mgła i mamy most. Skaczę, pierdolę, nie skacz! O, oh, motherfucker. Aż mi się przypomniała pewna misja, grałem kiedyś w Boiling Point. Jest taka misja poboczna, uratować samobójcę. I trzeba z nim tak umiejętnie gadać, żeby nie skoczył, a na kilka tych opcji rozmów jest tylko daleka ścieżka do tej jednej, żeby go uratować. Mi się kiedyś udało. Ale naprawdę misja bardzo, bardzo śmieszna. A zresztą w Boiling Point jest z tego co mówią producenci ponad 500 misji. Powiem wam, że szczerze, że gry nie skończyłem, bo główny wątek fabuły jest w ogóle zakręcony. Trzeba nic, tylko mnóstwo kasy, a właśnie wykonując te misje poboczne zarabiamy. Zarabiamy. Ale to nie jest prosty zarobek, ponieważ no, zawsze dostajemy w dupę, jeżeli dla kogoś robimy misję, podpadamy innym formacjom. Tak samo jak było na przykład w GTA 1 czy 2. Są 3 mafie, a robimy dla jednej, podpadamy 2 następnym. A tu jest więcej takich formacji, bo jest ludność cywilna, no pojemność pustostwa. Jest ludność cywilna. Indianie, mafiozi, jakieś klany, tak więc to faktycznie robiąc wytrzymałość zwiększona. Robiąc jakąś misję dla jednego, podpada się kilku następnym. Najbardziej mnie rozpierdala, jak się podpadło zwykłym ludziom. To znowu taka babcia, chodząca z koszyczkiem. No, skulapura. Rzucała do nas granatami, więc dlatego powiedziałem, nie gram w żadne Boiling Point. Gra jest niestety zryta z wieloma błędami. Produkt nieudany, zmarnowane pieniądze. Więc od razu nie polecam. Pięknie. Ja sobie nie zapisałem, a CJ mi się teraz zawiesił. Niech to szlak. No to dobra. 18 na razie ostryk. A ja niestety muszę zacząć od nędznego save'a. No i widzicie, to są właśnie niektóre błędy w GTA San Andreas. CJ po prostu jakby leciał na spadochronie. Ale spadochrony otworzyć nie może. Ok. Restartuję, zaczynam od save'a. I widzimy się przy ostrydze numer 19. Ok. Udało mi się nadrobić trochę ostryga numer 18. Troszeczkę statystyki się będą różnić z tym, co nagrałem w ostrygę wcześniej, z tego względu, że tam się przywiesił CJ. No, teraz dopiero mi zaliczyło pojemność pustą, co wcześniej przywiesił mi się CJ. Jak żeście widzieli. No i musiałem od save'a zaczynać i od nowa od ostrygi numer 12 wszystko przechodzić. No, chwilę to zajęło, ale już jestem z powrotem, więc mamy, ale mgła. Więc mamy ostryg 18. Tą chyba ostrygę pokazywałem, ale już nie pamiętam, mapa. Ostryga numer 19 tutaj. No i działamy dalej z ostrygami. Ja tak myślę zrobić 24 ostrygi, żeby już mieć 24 ostrygi zebrane. Ale ile, jak to zejdzie, to zobaczymy. Ten filmik też już trochę trwa. Więc ten... Gdzie jest następna ostryga? Cholera macie, nie widzę. A, jest tu! Jest! Ciu! No i git. Gitara. Ostryga numer 19. Ja patrzę
Ja patrzę, gdzie jest ostryga numer 20. Ostryga 20 jest tu, gdzie fotograf samobójca. Okej, okay, ostryga numer 20 jest... Jeszcze się rozpadało, jak na złość. Jest gdzieś tu. Gdzie dokładnie to tam... Nie powiem, bo już nie pamiętam. Gdzież ta pieprzona, francowa ta ostryga? Teraz dopiero mi zwiększyło wytrzymałość tą, co przedtem, jak żeśmy nagrywali. Przed tym, jak mi się Karl zbugował. Gdzież ta francowa ta ostryga? Bardziej tu na winklu? Moja mapka nie jest taka zbytnio very dokładna. Ale coś takiego jak ostrygę to raczej powinienem dolukać. Okej, okay, jestem, nie znalazłem tej kurwy. Nie mam pojęcia, gdzie ona może być. Ta moja mapka też jest tak dokładna. Mam kropkę mniej więcej w tym miejscu. A ostrygi nie ma. Tak więc nie zaprzątam sobie tym głowy. Bo nie ma sensu. Wkładać do kredensu. A tu jest! No popatrzcie, ja pierdolę, jaki ze mnie gamoń. A jest ostryga numer 20, ale dobra, na dziś to będzie tyle z ostrygami. A już krew mnie zalewa z tymi ostrygami. Co teraz? Pewnie myślicie, co teraz? Oczywiście tą słynną autostawką, o której wam mówiłem, z powrotem ładujemy do Angel Pine. Na przykład tym samochodem. Save'ujemy i oczywiście patrzę, ile to już czasu gry nagrywam. A ja nie włączam stopera, bo to jest bez sensu. No nieraz jest tak, że muszę powtórzyć. Jak nagrywanie w ogóle całkowicie by mi się z czasem popieprzyło, tak więc... Zawsze sobie nagram jakiś odcinek, zasejwuję, wyjdę z gry, sprawdzę, ile materiału jest, później wejdę i tak tylko. Dlatego czasami może nie być spójności. Cholera. Może nie być spójności co do nagrywania materiału, ale zawsze jest ta ciągłość, zawsze jest po kolei wszystko. No i po drodze jeszcze jazdę na motorze, żeśmy sobie zwiększyli. A motor pożyczyliśmy od takiej zacnej pani. Powiedziała, weź Selvis, weź, znaczy Karu. Odjedź sobie do Angel Pine, tam go odbiorę. No i przypadkowo mi wypaliła broń w plaskowej głowie, no. Mówi się trudno. Nie muszę już oddawać. Dobra, jedziemy dalej, nie pierdol. Pa. Co za kondon. Co mi tu jedziesz? Nie pyskuj. Okej, no to ja save'uję. Sprawdzam, ile jest materiału. I sprawdzamy albo statystyki, albo zrobię sobie jeszcze ostatnie wyzwanie góry Hilliard. Spod góry Hilliard wita was wujek Elvis. Ale przeleciał. Dobrze, że nie mnie. Dobra, sprawdzamy sobie statystyki, bo materiału już jest dość sporo nagranego. Przechodzimy do działu statystyki. Zajmujemy się graczem. Tłuszczyk niewielki, wytrzymałość. O, to mi się podoba, że wytrzymałość jest coraz większa. Udało nam się podwyższyć skill wytrzymałości. A wytrzymałość będzie mi potrzebna właśnie do tego, żeby popróbować coś w tych kurczakach. Pojemność płuc ładnie wzrosła, więcej mi nie potrzeba tyle. Raczej taka pojemność płuc raczej powinna wystarczyć do wykonania tych misji właśnie w San Fierro. Powinna wystarczyć. Albo trochę jeszcze więcej, żeby się nie udusić tam przy okazji. Muskulatura, no lipnie, bo ja nie lubię jakoś, żeby CJ był przypakowany, taki steryt faktycznie, jak ta babka powiedziała. Ale nie mam pojęcia w tej grze, jak ktoś wie, nie mam pojęcia w tej grze po prostu zmniejszać muskulaturę. Prowadzenie pojazdu, tak, tak. Nieważne. Umiejętność jazdy na rowerze już ładnie wygląda, bardzo mi się podoba. Liczba utonięć na szczęście jeszcze jest 0, no ale ostryg też trochę zostało.
Okej, tu szczęście zero, tu nie ma takich jakiś pieniądze. Pieniądze nie pokazuje, bronie. Bronie nie strzelaliśmy zbytnio dzisiaj, więc bronie zostały na takim samym skillu. Przestępstwa to tam. Jakie przestępstwa? Wszystko zgodnie z prawem, wujek Elwizro mi żadnych przestępstw nie wpisał jeszcze ani jednego kodu, więc przestępstwa nie było. Dobra, osiągnięcia, postępy zdań jest tu też i na razie nie będzie nic ciekawego. Misje. No i takie pierdołki. Okej, postępy w grze, co najważniejsze, a wy to już wiecie z tytułu, standardowo 24,06% Elwiz, z żadnych promili. 24,6%, więc znowu niecałe 2% poszliśmy w górę. Czas gry 13 godzin 29 minut, oczywiście to wzrośnie, bo ja jeszcze do was pistolę przez chwilkę. Okej, cały czas mamy skilla niezły zawodnik, no bo nie mordujemy, więc nie dochodzą nam kolejne ofiary wujka Elwisa, więc to by było na tyle. Ja z tłuszczu wytrzymałości do takiego poziomu szacunku i kolejności płuc was żegnam. Do następnego odcinka gorąco zapraszam wujek Elwis z tej strony, bo wujek Elwis gra GTA SA na 100%. Trzymajcie się, see ya, do następnego odcineczka.